Przy telefonie jest Krzysztof Kunert i będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Który opowie nam o tym, jak politycznie Wrocław wygląda w tej chwili. No w TVN-ie debaty nie będzie, to już wiemy. Natomiast wrocławianie debatują. Debatują o polityce, debatują o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Wczorajsza decyzja o poparciu Rafała Trzaskowskiego przez jednego z kontrkandydatów przed pierwszą turą wyborów, no w różnych środowiskach wrocławskich wprowadziła pewną konsternację. To nie jest tak, że wszyscy wyborcy pana Hołowni teraz pójdą tłumnie i zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Także we Wrocławiu, który, no przypomnijmy, jest miastem, które no raczej skłania się w stronę wyborów liberalnych, w stronę wyborów lewicowych. Tu głosy są podzielone. Jak będzie, zobaczymy za 10 dni, ale konia z rzędem temu, kto jest w stanie dzisiaj powiedzieć, że wszyscy wyborcy Hołowni zagłosują na Trzaskowskiego. Jak wygląda Wrocław czy Dolny Śląsk po pierwszej turze? Zwycięzcą wyborów prezydenckich na Dolnym Śląsku jest Andrzej Duda. I znowu nic w tym dziwnego, ponieważ prawica generalnie od kilku sezonów wyborczych, czy mówimy o wyborach parlamentarnych, czy właśnie wyborach związanych z wyborami głowy państwa, po prostu na Dolnym Śląsku wygrywa. Duże miasta typu Wrocław, Jelenia Góra czy Wałbrzych, no tutaj Rafał Trzaskowski jest liderem. Podam kilka cyfr może. Jak to się przekłada? Andrzej Duda, gdzie jest najmocniejszy? Powiat polkowicki. 53% wyborców wybrało właśnie tego kandydata. Powiat trzebnicki 43%. Powiat lwówecki 41%, gdzie Trzaskowski ma 31%. Andrzej Duda również, co ciekawe, wygrywa w Legnicy. Zdobywa 39%, Rafał Trzaskowski 37%. Z kolei kandydat Platformy Obywatelskiej, no tak jak powiedziałem, bierze większe, duże miasta. We Wrocławiu zdobył 44%, Andrzej Duda niecałe 30%, w Jeleniej Górze również 46%, Andrzej Duda również około 30%. Podobnie sytuacja wygląda w Wałbrzychu. Ale czy mniejsze miasta, tym przewaga Andrzeja Dudy większa. No weźmy podwrocławską Sobótkę. 44% dla Rafała, przepraszam, dla Andrzeja Dudy, dla Rafała Trzaskowskiego 30%. Więc te tendencje są podobne jak w całej Polsce. Czym dalej od wielkich aglomeracji, tym przewaga kandydata obozu Zjednoczonej Prawicy jest coraz większa. Czym bardziej wchodzimy do centrum miast, dużych miast, tutaj wygrywa kandydat Platformy Obywatelskiej. Jeszcze ciekawa sprawa, może takie dwa smaczki podam państwu, jeśli chodzi o Wrocław. 96% głosów Andrzej Duda zdobywa, uwaga, w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej. A gdzie największą ilość głosów zdobywa kandydat Platformy Obywatelskiej? No oczywiście, areszt przy ulicy Świebockiej, ponad 290 głosów tutaj na Rafała Trzaskowskiego, na Andrzeja Dudę około 160 głosów. Frekwencja w naszym regionie była wysoka, 4%. To dużo w skali kraju, myślę, że jeden z lepszych wyników. Reasumując te podstawowe informacje, piłka w grze,
Wcale nie jest powiedziane, że we Wrocławiu na Dolnym Śląsku musi zwyciężać kandydat Platformy Obywatelskiej. Wszystko w naszych rękach. Za niecałe 2 tygodnie będziemy wiedzieć, jakie są wyniki. Powiedziałeś, jakie są wyniki prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, ale interesujące są wyniki tego trzeciego i tego czwartego, Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka. A tak, jeśli chodzi, zacznijmy może od Krzysztofa Bosaka, bo pewnie Państwo to znają, przed wyborami rozgrywają się różne polityczne bitwy. We Wrocławiu też taka bitwa pewnie miała miejsce. Mam na myśli oczywiście wywieszanie banerów, pilnowanie tych banerów. No tutaj Wrocław jest zasypany banerami Rafała Trzaskowskiego, które sobie wiszą spokojnie i bezpiecznie. No, banery prezydenta Andrzeja Dudy już tak bezpieczne nie są. Jak przejeżdża się przez Wrocław, to jest dość smutny widok. Ale no, jego oponenci wykorzystują tutaj chyba nieczyste zagrania i bardzo dużo tych banerów jest po prostu zniszczonych. Zresztą słyszymy o tym, że taka sytuacja ma miejsce nie tylko we Wrocławiu. Natomiast jeśli chodzi o Krzysztofa Bosaka, tych banerów, proszę Państwa, było dość dużo. Zwłaszcza czym dalej od centrum miasta, czym bardziej wyjeżdżamy na osiedla tutaj podwrocławskie, no Andrzej Duda, przepraszam, Krzysztof Bosak radził sobie całkiem dobrze. No i tutaj również mamy całkiem fajne, całkiem dobre wyniki tego kandydata. To jest mocne miejsce w czołówce. Czy te głosy mogą przeważyć, jeśli chodzi o wybory na Dolnym Śląsku? Oczywiście tak, ponieważ tutaj z reguły głosują młodzi ludzie, którzy mają podejście dość twarde, ideowe i nie jest znowu powiedziane, że te, no co tu dużo mówić, troszeczkę polityczne umizgi środowiska liberalnego, lewicowego w stronę no, środowiska bardzo prawicowego, bardzo ideowego. Czy one przyniosą skutek? Nie sądzę. Jeżeli natomiast weźmiemy na warsztat polityczny pana Hołownię, no tutaj po wczorajszych decyzjach, po wczorajszych wspólnych wystąpieniach, no chyba nikt nie ma wątpliwości, że to taki trochę dodatkowy kandydat, taki support dla kandydata Platformy Obywatelskiej, aby po prostu te głosy troszkę zdywersyfikować, a potem je połączyć. Sporo osób również o takim nachyleniu, powiedziałbym, katolickim, może gdzieś centrowym, zagłosowało, zwłaszcza młodych, zagłosowało na tego kandydata. I wczoraj miałem sam osobiście 2 rozmowy, w których no te osoby były zniesmaczone tymi decyzjami. Nie po to głosowaliśmy na pana Hołownię, żeby teraz on przekazywał swoje głosy, nasze głosy na rzecz kandydata, którego po prostu zwyczajnie nie akceptujemy. Chodzi o Rafała Trzaskowskiego. Więc Wrocław, Dolny Śląsk raczej jest tutaj podzielony między 2 kandydatami, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Kolejne miejsca to faktycznie Hołownia, Bosak, no i już mniej liczący się kandydaci. Czy ta druga dwójka jest w stanie tutaj przychylić wagę zwycięstwa? To jest jedna wielka niewiadoma. Od wczoraj Radio Wnet nadaje we Wrocławiu na 96,8. Weszliśmy do Wrocławia, otworzyliśmy drzwi do stolicy Dolnego Śląska. Jaki tu jest rynek medialny? Z jakimi mediami spotka się Radio Wnet? Radio Wnet spotka się z różnorodnymi mediami. No, przede wszystkim mamy media publiczne. Mamy oddział Telewizji Polskiej, Telewizję Wrocław z codziennym serwisem, z codziennymi faktami
które są oglądane, są uważnie śledzone przez tutaj dolnośląską opinię publiczną. Mamy Radio Wrocław, radio, które no, posiada naprawdę znakomite narzędzia do tego, żeby opowiadać o Dolnym Śląsku. To nie jest wcale dzisiaj taka sytuacja, w której nie jest normalna sytuacja, że na przykład radio czy medium ma korespondentów pracujących na rzecz tego mediów w całym regionie, a tak właśnie jest z Radiem Wrocław. Korespondenci w Legnicy, w Kotlinie Kłodzkiej, w Kotlinie Jeleniogórskiej, w Zagłębiu Miedziowym. No to jest dzisiaj, proszę Państwa, coś no, wspaniałego. W związku z tym radio również bardzo mocno pochyla się w stronę regionu. To jeśli chodzi o media, duże media publiczne, jest oczywiście oddział Gazety Wyborczej, jest Gazeta Wrocławska. No to są media, które raczej nazwałbym je wielkomiejskimi i taką też linię programową mają od zawsze, że no prawica w tych mediach nie jest mile widziana, a często jest, czy też Kościół, często są te tematy podawane w sposób no taki, który myślę, że Państwo znają. Mamy, jest oczywiście radio katolickie, jest masę portali informacyjnych, bardziej lub mniej opiniotwórczych.